W tym filmie pokażę Wam ciekawą aplikację, która odmieni wygląd systemu Windows 10. Nosi ona nazwę Start 10, możemy ją pobrać ze strony producenta. Co prawda jest ona płatna, ale możemy skorzystać z 30-dniowej wersji próbnej. Link do strony oczywiście w opisie tego filmu. Przechodzimy do instalacji, na początku jak zawsze warunki licencji, później jesteśmy pytani o kolejną aplikację, w której nam w tej chwili nie potrzeba, więc to odznaczamy. Miejsce instalacji, tego oczywiście nie możemy zmienić i rozpoczyna się proces właściwej instalacji. Nasz program jest już zainstalowany, przyszła pora na licencję. Ja tak jak wspominam, wybieram 30-dniową próbną i teraz musimy podać nasz adres e-mail. Później otrzymujemy wiadomość, którą musimy oczywiście potwierdzić nasz adres i gotowe. Mamy naszą aplikację, niestety pierwsza jej wada, w sumie jedyna jaką do tej pory znalazłem, to problemy z tłumaczeniem. Pół mamy po angielsku, a pół po polsku. Pierwsza zakładka styl, która nas interesuje najbardziej. Możemy tutaj sobie wybrać klasykę z Windows 7, wersję modern to takie połączenie 7 i 10 oraz ostatni to klasyczny Windows 10. Do tego możemy dołożyć dodatkowe efekty jak cienie czy krawędzie. Teraz możemy wybrać jak ma wyglądać nasz przycisk start. Istnieje również możliwość ustawienia własnego obrazu. Kolejna zakładka Appearance pozwala dostosować m.in. szczegóły wyglądu listy aplikacji. Kolejna zakładka Konfiguruj pozwala doszlifować wygląd paska, wielkość ikon, zachowanie aplikacji i innych elementów. Te opcje mamy oczywiście wbudowane w nasz system. Zakładka Kontrola pozwala na ustawienie, kiedy nasza aplikacja ma być uruchomiona czy też używana. Ostatnia zakładka Pulpit pozwala na spersonalizowanie wyglądu paska. Możemy wybrać spośród gotowych motywów, a nawet ustawić swoje własne zdjęcie. To już wszystkie funkcje naszej aplikacji. Myślę, że niewątpliwie jest to coś ciekawego dla osób, które chciałyby spersonalizować wygląd swojego systemu. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam do innych moich filmów.